Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kruk i chcę zaprosić na kolejny odcinek z gry Minecraft w sandałach. Jak możecie zobaczyć, jestem w kopalni. Wykopałem jeszcze jeden tunel, jak wam mówiłem, trzy kratki dalej. I znalazłem tak, 8 rud złota, 2 rudy żelaza, plus 4 diamenty. I jeszcze redstone. O, i 25 lapisów. No i dzisiaj będziemy poszukiwać czego? Kruk. No jedną mam już krowę i będę je myślę, będę to, żeby je rozmnożyć. No i zaczynamy robić tą biblioteczkę w końcu. Oczywiście postaram się wybrać jakiegoś wam tajny timelauta, czy jak to tam się nazywa. Po prostu w przyspieszonym tempie będziemy szukać tych wszystkich krów. Tylko nawet będę musiał się trochę wypróżnić, ponieważ no nie da ciekawe by było, gdybym zginął z tymi wszystkimi przedmiotami. Oczywiście na sobie mam zbroję z ochroną 1, ochrona przed pociskami 2, tu to samo i tarcza, ponieważ zauważyłem, że wokół mojej bazy i obory są pillagerzy. I tak widziałem, tam są dwa żelaza, dwie rudy żelaza, więc będę jeden niedługo tam szedł i to kopał. Tutaj złoto jest, ale ja wolę na razie zostać i pójść po prostu. Czekajcie, żeby też te climby. A i miecz mam jeszcze na pogromceniu mamy. I tak, tu mam teraz, stąd ja biorę lawę, żeby sobie rozpalać w piecu. Stąd albo z netheru, bo mam tam chyba bliżej troszkę. Ale i tak, według mnie jest lepszym rozwiązaniem pójść po prostu tutaj na dół, ponieważ tu mam tylko schody. A tam muszę czekać i jeszcze schodzić schodami w dół. No. I dzisiaj postaram się zrobić tam troszkę na tym całym projekcie, bo go już trochę tam zacząłem robić. No, tak ogólnie opora wygląda. Tak mówię, zobaczcie tą jedną krowę, jeśli nie znikła. Bez jaj. Dwie okresy są. No ja pierdziel. Żadną kosę mogę tutaj nie mieć. Bez komentarzy. Tu coś mam kamień. Teraz mam łopata. Dlatego się opłaca po prostu wziąć tak. Wziąć jakieś dwie krowy i da się rozmnażać. Poczekać tylko potem znowu je rozmnażać i tak dalej. Bo inaczej tego nie widzę za bardzo. Jak widzicie, to jest moja stara zbroja, bo to jest nowa zbroja, którą zrobiłem. Kamieni mam tyle, więc tamten projekt mi się zdaje, że szybko będę go robił. Ponieważ, no. Też jakbym się poświęcać na niego kiwie ile czasu. Ponieważ chcę po prostu zrobić, żeby to zrobić. I to jest moja skrzynka netherowa. Jak możecie zobaczyć, tu mam ponad... Mam tak 4 staki magma bloku. 4 mam tego całego netheraka. Mam 3 całe płotki netherowe. 16 obsydianu. Ponad
4, tutaj 6, tutaj 5 stacków piasku dół, z tych chupy. A w moim ekipunku mam jeszcze troszkę tych, jak widzę, to tak paliło. Dobra. Kryzys zażegnany. Przepraszam, że za odgłosy w tle, ale no... Obok leci film, więc... I niech tego włączy nawet. Bardzo ciekawe leci. Dobra. Na czym to jest atak? Krowę idę szukać. Tylko, że muszę mieć pszenicę ze skrzyni, która jest tu. O, tu. To lecimy szukać. Oczywiście zaraz mam tutaj tam timelauta i... ...sumnego. Oprócz broi, tarczy i tak dalej. Tarczy. To się zaraz widzimy. Chciałem wszystkich przeprosić za błędy, które popełniłem w tym filmie. No ale jestem początkującym youtuberem, dlatego no... Ale ja też nie szukam żadnych tam wymówek albo coś w tym stylu. Po prostu według mnie ten filmik wyszedł mi słabo. I mogę go po prostu zrobić lepiej. A tak naprawdę to miałem w tej całej oborze... Miałem tak dwie dorosłe owce plus jedną małą. I jedną krowę, ale jak widzieliście przed chwilą, nie było w ogóle żadnej krowy i było mała i duża owca. I właśnie tak myślałem, że zostaną mi te owce i jedna krowa. No i przejechałem się troszkę. Dobra, dosyć mojego gadania, zaraz i tak już wszystko się dowiecie. To trzymajcie się, no i cześć. Witam wszystkich po krótkiej przerwie. Jak możecie usłyszeć, troszkę poszukałem trochę więcej krów i znalazłem około jeszcze jednej i porozmnażałem je, jak widać, troszkę. Oczywiście owiec też trochę znalazłem i po... Czekaj, co tu się stało? To za kanibale jedne. Naprawdę, kanibale. Ja żartuję, po prostu jedną... Bez jedzenia nie miałem i po prostu musiałem no jedną ubić, ale zapomniałem z nim mięsa, myślałem, że nie wypadło i no poszedłem do domu, sobie chleb zrobiłem. Oczywiście, no, tu jak widzicie, jednak wypadło coś. Co jest tam tej drugiej. Dobra. Jak ktoś mówi, trzeba trochę porozmnażać tych krówek. No.
Dobra. Dwie na chodników. Oczywiście on to zacenzuruje, żeby YouTube się nie przewalił, że zabijam bezbronne zwierzęta. Na dziwnie krążę akurat. Dobra. I tak wygląda moja obora. Dobra. Najpierw wyłączyć internet. Żeby mi tu nie pisali nic. No i możemy teraz iść. I mogę wam pokazać ten mój tajemny projekt. Ponieważ go nie kończyłem. Ale myślę, że już... wystarczająco dużo kamienia się przepaliło, żeby tam trochę porobić to wszystko. Tak. Możecie teraz spekulować, że to i to. Nie. Nie gada, że się nawet kamień nie przepali. Kamień jest w hoperze pewnie, no wiedziałem. Ale teraz muszę zrobić tak. Biorę to. Dobra. Teraz tu i tu. Oczywiście zaraz się z wami zobaczę, jak już to się przepali. Chociaż te klasyczne 3 staki. Zaraz wracam. Witam po krótkiej przerwie. Idziemy teraz i wam pokażę, jak projekt na razie będzie wyglądać. Wygląda na razie, ponieważ będzie kończony trochę poza odcinkiem, a trochę na następnym odcinku. To tak. Chciałem utrzymać tak jakby starszy wygląd takiego jakby zamku. I tak. Tu będzie główny dziedziniec, o tło. Tu będzie brama wejściowa. O, coś takiego będzie. Tu będzie brama wejściowa. Tu oczywiście będą tak jakby... Tu była taka forteca. Tu jest wejście, tu jest portal. I tu będzie takie tu będzie jeszcze mur troszkę. Tego muru będzie. Będzie ten mur cały. Będzie tak, tu będzie jeszcze wyżej. I tu będzie, o właśnie tam o będzie. Tam kopałem netherraka, więc tu będzie taka jakby forteca lekka. Taka duża forteca. Oczywiście tutaj też kopałem troszkę, żeby jakby były tam jakieś moby, które mogły wskakiwać bardzo wysoko. Na przykład na dwie klatki, to żeby tutaj one wskoczyły. A na przykład jakby były tutaj, to tu zamienię też na pycek dusz, żeby nie mogły po prostu wskoczyć. I będzie tak. Boże, muszę tu przejść bokiem. I będzie tak, się tutaj będzie wchodzić. I tu będzie. Na przykład tu będzie gdzieś jakiś wóz taki, z na przykład sianem albo z właśnie kwarcem. Tu będzie huta. Tło. A tu będą na przykład te na całe zejście. Nie, tu będzie zejście do. O, ty dziadzie. Ja cię pierdzielę do tych latających gwin.
Dobra, i tu będzie tak. Tu będzie jakieś tam zejście pewnie. Albo i nie będzie. Ponieważ tu jest zejście. I tu będzie zejście na przykład do takich lochów. I tu będzie ogólnie odgrodzone tak, takim półkolem. I tu będzie wejście. I tu będą cele więzienne. I tu będzie tak jakby nowoczesna twierdza. Oczywiście są schody do góry, które jeszcze nie skończyłem. I tu będzie wejście takie od frontu, że tu będzie z diorytu. Dioryt? Andezyt to jest... Tak, tu będzie z andezytu. I ogólnie zamek będzie z cegieł kamiennych. Od tamtąd, czyli od tamtąd do tamtąd, jest 50 bloków. Czyli będę mógł poszaleć troszkę. I to będzie tak, że tu będzie tak, tu będzie mur jeszcze iść do góry, aż do tej ściany. Tu troszkę skopię to wszystko. I no, będzie o wiele lepiej. Na przykład tu będę jeszcze leciał z tym murem tak, że tu będę odbijał. To znaczy, no tak, tu będę odbijał, że w tą stronę pójdzie. Gdzieś na przykład tu. Potem z tym. Czekaj, muszę coś zjeść, bo zaraz. Tu. Dobra, żal się nią. I tu będzie taka jakby twierdza. No. Tak w ogóle mam to wszystko wpatrzone. I jaka historia będzie się za tym kryć? Po prostu tak. Tu przylecieli kiedyś ludzie do piekła. Jakiś tam władca czy w tym stylu. I chciał się tutaj osiedlić. Ale właśnie nie mógł za bardzo się osiedlić, ponieważ tu było za dużo tych całych pigmenów. Które jak się przodkowo się nacnęło, to ona zaczęła atakować. I dlatego wzniósł mur. To jest ten mur cały. No i wiedział, że te się potwory są troszkę, jak to się mówi, źle nastawione. Mimo te slajmy całe i tak dalej. Wiedział, że po prostu one są negatywnie nastawione na wszystkich. Dlatego po prostu wniósł ten mur, a potem jeszcze mnie ulepszył kamieniem, ponieważ to było na początku było drewniane, wiem, drewniane mury w piekle to jest bardzo zła opcja. No i powiedział tak, że chce mieć zamek z kamienia, ponieważ go nie mogę domowić zniszczyć. No i tam będzie pewnie gdzieś wóz z kamieniem, takim przepalonym, tylko że tam obok będzie jakiś kilof taki zrobiony, że na przykład na silk touch albo na coś w tym stylu. Ogólnie ma tutaj to wszystko i ogólnie tylko to odrobiłem. Te cztery biblioteczki. No i chciałem, no jeszcze wracając do tego całego. Jak będziecie wchodzić, to będzie tak wielka sala tronowa i będą takie odnogi, że na przykład w jednym jest sypialnia króla, w drugiej jest kuchnia, w trzecim jest jakaś sala bankietowa i tam i tak dalej, i tak dalej. I będą oczywiście jeszcze te całe dworki królewskie, tylko że będę musiał to trochę obudować, żeby jak bym tam był i budował, to żeby mnie gaz nie zestrzeliły. No. I tak to będzie ogólnie wyglądać. Tu. Dobra. Boże. Dobra. To się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Bo jutro też będę nagrywał. No i...
co mogę powiedzieć? Życzę wam miłej niedzieli. No i trzymajcie się, no i cześć.